Kinga Garusin znana jest z licznych komentarzy dotyczących bieżących wydarzeń społecznych. Dziennikarka jest niezwykle aktywna w mediach społecznościowych, a zabierając głos w istotnych kwestiach, zwykle nie gryzie się w język. Choć prezenterka od lat mieszka za granicą, a w Polsce pojawia się sporadycznie, nie oznacza to, że losy kraju są dla niej obojętne. Była gwiazda wobec wielu spraw nie potrafi przejść obojętnie i nie przepuści żadnej okazji, by wbić szpilę przedstawicielom obecnego rządu. Była małżonka Tomasza Lisa czuje się szczególnie zaangażowana w problemy Polek. Ostatnio Rusin odniosła się do głośnej sprawy pani Joannes z Krakowa, która została skandalicznie potraktowana przez funkcjonariuszy małopolskiej policji. W nawiązaniu do tych dramatycznych wydarzeń, a także innych afer związanych z prawami polskich kobiet, była gwiazda TVN, uopublikowała kolejny obszerny post, który wywołał lawinę komentarzy. Tym razem dziennikarka znów nie przebierała w środkach i w dosadnych słowach zaczęła ostrzegać Polaków przed tym, co jej zdaniem może się stać, gdy najbliższe wybory wygra obecnie rządząca partia. A będzie jeszcze gorzej, jeśli, nie daj Bóg, do władzy dorwie się, do spółki z pisem, Konfederacja, grzmi wściekła 52, latka. Do wpisu dodała także wymowną grafikę, która symbolizuje obojętność władzy na problemy Polek hańba dla nas wszystkich. Bo jako naród dopuszczamy, by takie kreatury nami rządziły i nie potrafimy ich odsunąć od władzy. To wybór cywilizacyjny. Podsumowuje rozgniewana Kinga Rusin. Pod postem pojawiło się mnóstwo komentarzy. Większość internautów popiera byłą gwiazdę TVN. U, choć znajdują się tacy, którym nie podoba się ton ostatniej wypowiedzi celebrytki. Uwielbiam panią za to, że jako osoba medialna z wielkimi zasięgami otwarcie i szczerze pisze o wszystkich sprawach, czytamy w pod wpisem. Może pani założy jakaś konkretną formację polityczną. Mój głos już pani ma. Brakuje nam właśnie takich mocnych. Odważnych kobiet w rządzie. Ekscytuje się jedna z internautek. Pani Kingo, jak zwykły, wspaniały tekst, choć przykro, że w ogóle musimy coś takiego przeżywać. Podsumowuje kolejna. Zobacz też, i galis w satynowej kreacji. Tak, 23, latka wyglądała na ślubie koleżanki Kinga. Rusin wyznała prawdę. Walczy z przewlekłą chorobą. Rusin wychodzi za mąż. Zdjęcia z wieczoru, panieńskiego, podbijają sieć.